Pierogi w Europie Środkowo-Wschodniej pojawiły się najprawdopodobniej z Chin, jako adaptacja jednego z dań chińskich, która przywędrowało jedwabnym szlakiem. Pierwsze wzmianki o pierogach na ziemiach polskich pojawiają się w wieku XIII. Była to potrawa, którą spożywała szlachta. Pierogi są wielkością bardzo zróżnicowane, od bardzo malutkich do bardzo dużych, nawet do kilograma, które już są wtedy pieczone. Ciasto na pierogi można zrobić z każdego rodzaju mąki: mąki pszennej, gryczanej, ryżowej, nawet kukurydzianej. Dodatkami do tego ciasta może być masło, może być smalec. Jednak podstawowym przepisem na ciasto na pierogi, którego używamy w tej chwili, jest to. Mąka, ciepła woda i sól. To jest podstawowy przepis na ciasto pierogowe, który się tak naprawdę zawsze sprawdza, bo to ciasto bez dodatku jajek jest zawsze miękkie, nie twardnieje. Pierogi można gotować, smażyć bądź piec. Smażyć należy pierogi w głębokim tłuszczu. Tak od surowego ciasta można je smażyć w głębokim tłuszczu. Najbardziej popularną obróbką termiczną w naszym kraju jest gotowanie, dlatego że pierogi później można zrumienić, podsmażyć czy na maśle, czy, czy na smalcu, czy nawet na oleju i od razu można przy tym procesie dodać trochę cebuli, trochę boczku, gdzie ciasto jeszcze przy podsmażaniu przejmie smak i aromat, czy wędzonego boczku, czy smażonej cebulki. Bardzo to fajnie poprawia walory smakowe na przykład pierogów z mięsem, pierogów z kapustą i z grzybami, czy pierogów ruskich. Wspominając o rodzajach pierogów, nie możemy zapomnieć o pierogach z owocami, z jagodami, z malinami, ze śliwkami, z jabłkami, czy też na przykład o pierogach z kaszy gryczanej twarogu, z dodatkiem cebuli i czosnku i natki pietruszki. Jest też jeden przepis na pierogi z kaszy gryczanej twarogu, z dodatkiem cukru, wanilii i mięty. I są jeszcze jedne pierogi, to są pierogi, z których jest... Farszem jest twaróg zrobiony na słodko, z odrobiną wanilii. I to się zalicza już tak jak pierogi z owocami, to te pierogi ze słodkim twarogiem zaliczamy do legumin. Deserów, które są podawane po daniu głównym. Te pierogi są podawane zazwyczaj ze śmietaną kwaśną bądź ze śmietaną słodką w zależności od preferencji osoby, która będzie je jadła. Do pierogów ruskich Natomiast bardzo fajnie pasują sosy grzybowe z grzybów leśnych. Może być sos też z pieczarek, ale bardzo, bardzo dobrze komponuje się sos z borowików, z prawdziwków, z kurek, a fantastycznie podnosi walory smakowe tych pierogów sos z maślaków. Bardzo ładnie, bardzo spójnie komponują się te dwa smaki ze sobą. Oprócz sosu do pierogów ruskich można zastosować bardzo standardowy dodatek w postaci przesmażonej cebulki, przesmażonej cebulki z boczkiem. Część osób preferuje pierogi ruskie ze śmietaną, nawet ze śmietaną z cukrem. Co naprawdę nie jest yy, bardzo złym połączeniem. Polecam, spróbujcie. Bardzo fajne połączenie smaków. Pierogi z kapustą i z grzybami podajemy podobnie do pierogów ruskich, czyli z cebulką, z cebulką i z boczkiem. Można podać je z sosem pomidorowym, z pikantnym sosem pomidorowym. To Te też bardzo fajnie komponuje się smak kapusty, sos pomidorowy z dużą dodatką kopru, na przykład i chili. Bardzo, bardzo poprawia smak, wzbogaca cały bukiet dania w tym momencie. Pierogi z mięsem. Do nich pasują wszystkiego rodzaju sosy grzybowe. Tak jak przyrządzone tak jak do pierogów ruskich, czyli wszelkiego rodzaju grzybów leśnych, borowików, prawdziwków, maślaków, kurek czy pieczarek. Dobrym dodatkiem do pierogów z mięsem są też sosy warzywne, pikantne z koprem z natką, gdzie to też bardzo podkreśla smak. Pierogi z kapustą i grzybami i mięsem bardzo często są podawane z czystym czerwonym barszczem jako dodatek. Dodatkiem do czystego, czerwonego baszczu są też małe pierożki zwane u nas uszkami, z kapustą i z grzybami w środku. Jest jeszcze jedna odmiana potrawy z ciasta na pierogi, z farszem mięsnym, z dużą ilością, to jest z wołowiny, robione z dużą ilością tłuszczu, ta potrawa bardzo fajnie strzela w trakcie rozgryzania, są to kołduny. Kołduny są podawane z bulionem warzywnym czy z bulionem mięsno-warzywnym, czyli z rosołem, z czerwonym barszczem, lub same jako przekąska podsmażone na maśle. Może być dodane do tego masła niewielka ilość czosnku. Kołduny zawierają w sobie bardzo dużo czosnku i majeranku w swoim farszu w, tym mi w mięsie. Rzadko, rzadko się je już w tej chwili niestety spotyka, bo jest to potrawa dość pracochłonna, dlatego że wycina się je 25-gramowym kieliszkiem do bardzo mocnego alkoholu. Są to naprawdę bardzo małe pierożki wycinane kieliszkiem, ale świetnie smakują. Naprawdę, jeżeli jest dobrze przyrządzone farsz, są naprawdę bardzo doskonałe. Pierogi ogólnie są uważane jako potrawa bardzo pracochłonna. Ale chyba nikt z nas nie powie, że nie lubi zjeść pierogów. Obojętnie jakich, czy na słodko, czy zrobionych z mięsem, z kapustą i z grzybami, ruskich, czy z jakimkolwiek innym farszem, dlatego że farsz do pierogów jest zależny tylko i wyłącznie od kreatywności i fantazji osoby, która go robi. Wracając do wielkości pierogów. Od malutkich kołdunów do pierogów wielkości. Chleba, takich dużych, kilogramowych, ponad kilogramowych, które w starych czasach były wypiekane z nadzieniem z twarogu, z nadzieniem z kaszy i były podawane na wielkich uroczystościach rodzinnych, to pierogów jest tak naprawdę rodzaj niezliczona ilość. Podstawowe, te, które wymieniłem, to są takie wewnętrzne polskie nasze które stały się naszym produktem eksportowym ale są też i pierogi z łososiem są pierogi z szynką parmeńską są pierogi z fetą z mozzarellą i bazylią pierogi z serem i szpinakiem do których też pasuje świetnie sos grzybowy obojętnie z jakich leśnych grzybów od tego jaki farsz Dodamy do tych pierogów Tak naprawdę zależy od nas Od naszej kreatywności Podstawą jest ciasto, które Tak naprawdę najlepiej Jak się składa tylko z mąki Ciepłej wody I soli, jeżeli ma być to gotowane Wiadomo, jeżeli ma być to pieczone To fajnie, jakby były to drożdżowe Do pieczenia też dodać troszeczkę tłuszczu Zmodyfikować ten przepis Ale te nasze takie podstawowe, gotowane pierogi Zróbcie farsz, jaki chcecie Naprawdę, co Wam przyjdzie do głowy, co sobie wymyślicie, stwórzcie ten farsz od postaw. Zróbcie swoje własne pierogi. Tak, jest to potrawa bardzo pracochłonna. Na początku się tak wydaje. Wcale tak nie jest. Ciasto, które się składa z mąki, wody i soli, robi się błyskawicznie. Farsz też. Trochę więcej czasu zajmuje posklejanie tych półksiężycy czy zrobienie sakiewek do gotowania. Ale jest to naprawdę świetna zabawa, a jak się samemu to zrobi, to naprawdę jest wielka satysfakcja, gdy się patrzy na domowników, na przyjaciół, którym po prostu pojawia się na twarzy przysłowiowy banan, gdy jedzą pierogi, które wy zrobiliście. Pozdrawiam.